Cześć. Witam ślicznie w moim serwisie. Dzisiaj kolejny odcinek, mam nadzieję, tak ciekawy jak wszystkie poprzednie. Otóż nasz klient zamówił sobie takie dele. Są to modele, zerknę sobie, 7050 Optiplex. Używki polizingowe, dwie sztuki, od tego samego dostawcy. Zaraz sobie otworzymy te komputery i zobaczymy, jak wygląda pasta termoprzewodząca. Jak myślisz? Została wymieniona? Powinna być. Zaraz się przekonamy, czy wreszcie znajdziemy firmę, która wymienia pasty termoprzewodzące w komputerach używanych przed resprzedażą. Do tej pory żadna firma tego nie robi. Miałem już pełno komputerów polizingowych. Nie spotkałem się z tym, żeby w laptopie czy w komputerze została ta pasta wymieniona na nową. A już na pewno nie gatunkową. Zaraz się przekonamy. I tak teraz widzimy dwa komputery. Są to identyki. Z tyłu takie porciki. Dostarczyła nam to taka firma. Oba z tej samej firmy. Zobaczmy, co są warte. Usiądę sobie wygodnie na fotelu i lecimy. Jednego na chwilę odkładam. Drugi sobie otwieramy z tyłu śrubeczką. Odsuwamy. No, dobra, konstrukcja tych malutkich laptopów, boże, komputerków, z wielkości mojej dłoni, nie? To jest genialne, tam jest i piątka, zdejmujesz chłodzenie tylko tak, cyk, już zdjęte, a tych kabelków sobie nie trzeba odłożyć. Tutaj może być dysk twardy, jakiś dodatkowy, taki zwykły, laptopowy. Tutaj jest dysk SSD. Tu akurat jest włożony jeszcze port do jednego DisplayPortu. Gratis złożyli. Jedna kostka RAMu 16 GB, druga pusta kostka jest budrama. Bierzemy sobie śrubokręcik. 1, 2, 3. No to odkręcamy odwrotnie niż ten. Przytrzymuję ręką. Skacze mi śrubokręt. I bardzo mocno przykręcone. Dobrze i niedobrze. Zmienimy śrubokręt, może ten się będzie... O, właśnie. Poluźnię sobie najpierw tym dużym śrubokrętem. To naprawdę z dużą siłą było dokręcone. I odkręcamy. Po kolei. Chyba będę po tym dużym śrubokrętem rozkręcił, bo... On się jakoś lepiej trzyma. Dobra, przytrzymać. I odkręcamy dalej. Tak, żeby te naprężenia w miarę tu redukować. No, ten już wszystko podskoczył. Ten też i ten. Też. Próbujemy delikatnie. Nie mogę go nawet wyciągnąć. To już jest dziwne. Tak, skaczą mi. A więc jest dobrze odkręcone. Jest tak przyklejony, że nie mogę zdjąć go z procesora, a nie chcę wyrywać gniazda. Przykręci na boki, żeby... O, jest. Poruszyłem, udało się. Czy to jest nowa pasta? No absolutnie. Proszę. To jest... Zaschnięte było, aż nie mogłem tego podnieść. Zupełnie sucha pasta. Oczywiście od razu sobie to
czyścimy. Bierzemy sobie trochę papieru jakiegoś. I tu jeszcze termopady są widać. No i tam. Lepią się, jeszcze są jakieś, no. Są jakieś. Ale pasta to jest dramat. Pasta to jest dramat. Po prostu. Czyli tutaj tak samo. Dalej szukamy firmy, która umie wymieniać i chce to robić past. Do tej pory prawda jest taka, że jak kupujesz komputer używany polizingowy, od razu na warsztat, na wyczyszczenie z past starych i założenie nowych. I to nie ma znaczenia. Normalnie tego nie trzeba czyścić, co ja tak robię, ale ja jestem już taki dokładny. I sypmy resztę tej. O, patrzcie, się posypało. To jest drama. To jest taka pasta, nie? Zupełnie sucha, na wiór. Procesorek mamy Intel Core i5. i5-7500 włożony. Tak bodajże miało być. Co? To też trzeba umyć. No tak to jest tutaj zrobione. Chwila prawdy, chwila czasu. No ten opad jeszcze nic nie będzie. Ale pasta to absolutnie nie. Pasta tutaj poleci nówka. Położymy sobie od Gelida. Nic Extreme, tu nic więcej nie trzeba. W tym wypadku, tylko niech sobie. O! Sięgnę. Sprzęty. Przestawiamy sobie hot iron na 100 stopni. Na minimum, co tylko się da. I nakładamy właściwą końcóweczkę na pastę. A, jest się powoli ta pasta kończy. Takie mniejsze pół strzykawki. To jest pół, nie? Czy może już mniejsze pół? Nagrzewam sobie. Jak pasta jest rozgrzana, to można położyć cieńszą warstwę, a tutaj im cieniej, tym lepiej. Taka jest zasada. No i teraz sobie nagrzewamy to wszystko. 100 stopni to jest na tyle nisko, że niczego nie uszkodzimy, nie? Bo te procesory mogą same siebie się do stówki nagrzać. Okej, to już się rozejdzie. Rozgrzewamy to ładnie. I teraz zakładamy z powrotem układzik chłodzenia.
zazywał. No patrzcie, tu jest normalnie głusz. To jest w ogóle niewyczyszczone, nie? Tylko z wierzchu kurz zebrali i koniec. W środku nikt tego nie czyścił. A, tu nawet muchy. No dobra. Ręce się trzęsą. Dobra. No i teraz. Tak. Tak, najpierw delikatnie, żeby każdy złapać. No i teraz fajnie byłoby wyjąć z tej wielkiej, grubej rączki, bo to są za duże siły. A tak to nie czuć. O, sobie go zmniejszyłem. Przytrzymujemy na środku, żeby było ładnie. I dokręcamy po troszeczku. Nie na raz, po troszku. Dobra, tam opór. To nie mają być siły, mają być do oporu, ale bez jakichś tam niesamowitych sił. Dobrze. Pięknie. Ten już jest wyczyszczony. Do wiatraka się nie przyczepię, wiatrak jest w porządku. Zamykam. Zapinam. Naklejka, że była wymieniona tutaj pasta i chłodzenie zrobione. Zaraz wyjedzie sobie. Tak jak to u nas się robi w serwisie. Żebyśmy wiedzieli, kiedy ta konserwacja miała miejsce. Pastę zmieniamy w takich konstrukcjach raz na rok. Tak po prostu jest to założone. Dobrze, tu mamy plombę. I od razu sobie ją skanujemy i dopisujemy systemu. Tak, jedno mamy wpisane. Możemy sobie to zamknąć. Ale sam pomysł montażu jest genialny, nie? W Dell. Dobra. Skończony. Następny. No już wiemy, czego się spodziewamy. Przecież tutaj nie będzie inaczej, nie? Czy będzie? Jak stawiasz? Co tutaj będzie? Po prostu zapomnienie tamtym wymienić? Czy nie wymieniają wcale? Ja nie ukrywam, że do tej pory żaden serwis, żaden sprzedający używane komputery, to właśnie nie są serwisy, to są, jak to nazwać? O, tak samo, nie mogę aż odkręcić. Z taką siłą dotknięcone, że aż nie mogę powiedzieć siłą. Ale co leży? Jak to się zwie nawet? Piszcie w komentarzu. Jak to się nazywa? Troszkę sobie odkręcamy. Jest, cyka. Jest. Jest. Nie idzie nawet ich poruszyć, nie? Są tak pasty zaschnięte, że nie idzie tego nawet otworzyć. On to zagrzeje sobie do tych 100 stopni. Wezmę to, podgrzeję, to jak będzie ciepłe, będzie łatwiej zdjąć. Ale tutaj pasty są po prostu masakrycznie. Shoplet.pl, tak? No ja wiem, wszyscy tak robią, to nie tylko Shoplet, to... Zikom,
Compiq 24, co tam jeszcze, kilka już miałem tego. Tych firm i od każdego masowo te sprzęty ściągamy. I w kółko Macieju to samo. Ale tak, że pasty były takie aż zaschnięte. O, to rzadko się widuje. To co ja mam z tym zrobić? Nie chciałbym usunąć płyty głównej. Jak ja mam to wyciągnąć w ogóle? Są śruby, oskaczą. Podskakują, czyli są wykręcone. To się trzyma na tej paście. Tak jest to przyklejone. I te pasty już nie mają żadnej właściwości w sobie. Zaschły się normalnie na wiór. No nie mogę podnieść radiatora. Jest jeszcze gorzej jak w poprzednim. No nie idzie z tym nic zrobić. Co bardzo będę walczył, to uszkodzę gniazdo procesora na płycie. Poruszam i nic. Jest, puściło. Nigdy nie ciągnijcie do góry, zawsze na boki. I tu idzie tak samo, nie? To jest całkowicie, o, tu się kruszy. To jest całkowicie zaschnięta pasta na wiór. Po prostu dramat. To jest po prostu dramat. Co tu jest zrobione? I o tym się w ogóle nie mówi, nie? Jak się kupuje komputer poleasingowy, to o tym jednym nikt nic nie podają. Parametry, wspaniałe rzeczy, jakie to moce tam są obliczeniowe, wszystko. Ale o tym, że past to oni nie wymieniają, to słowem nie ma. A jeszcze żeby to były pasty coś warte, jak Grizzly, Gelit, coś markowego, to już łopanie. No tak samo wysypujemy sobie z wnętrza. Dobra. Wysypane. Ładnie. Teraz chłodzenie. Trochę za dużo wylałem. I z etanolem. Alkoholem i pomilaczem zwanym. Rozcieńczyć, żeby znowu się zaczęła rozsmarowywać, no i umyć, zetrzeć. Dobra, tak to wygląda po czyszczeniu. Odkładamy na bok. Bierzemy sobie przyjaciela i dokładnie to samo, te strzykawki już nie chowałem. Nagrzewamy sobie tą całą pastę. Nagrzewamy sobie procesor. Odpuszczony. Tak samo 7500 i piątka. I jedziemy. Początek zawsze najgorszy, nie?
O, jak się odgrzała. Zaraz się ślicznie układa, nie? Dobra, jest na tyle dużo, że ona sobie wypłynie tam minimalnie. Teraz sobie zastosujemy nadmiar z tego, żeby zaraz zabezpieczyć. No i co? Zakładamy z powrotem chłodzenie. Pastę mamy wymienioną. Tak. I kręcimy. Poruszałem na boki trochę, to w sumie tam też mogłem, to ta pasta wypłynie nadwyżka, bo my nie chcemy poduszki mieć tej pasty w żadnym wypadku. Dobra, wszystkie mamy do oporu, zamykamy. No i zrobione mamy oba sprzęty. Pastę chowam. Trochę jej zeszło. Trzeba by jeszcze sprawdzić, czy to działa teraz, nie? Po robocie. Jeszcze to normalnie, o. Czy to jest dramat? Jak można w ogóle w takim stanie komputer sprzedać? Czy to powinny być naklejki? Uwaga, wymień pastę termoprzewodzącą. Na każdy bądź naklejka. Te komputery nie są gotowe do użytku tak od razu z pudełka, że wyjmuję, włączam, jest. Niby to Windows nawet wygrali, ale przecież to się mija z celem. No powiedz sam, że mieć taką wyschniętą pastę. Dobra, ja mam jeszcze taki fajny adapter na HDMI, bo stały monitor serwisowy, to po co go wymieniać? Jak przecież tylko do serwisów ją służy, ją parę metrów nie musi mieć, nie wiadomo jakich. To jest też ciekawa rzecz, że dali ładowarki 130W oryginalne Della i dali je na grubym wtyku, a jest cienki, więc dali takie adaptery, żeby sobie na cienki podłączył. Taki to pomysł. Ale fajne jest to, że są te świecące niebiesko pierścienie. No dobra. Idziemy zobaczyć, czy się włączy. No dobrze, to mamy monitor. Włączam przyciskiem. I... O, teraz włączyłem. Twoje zaufanie nasza moc, to wspólne dzieło dla twoich urządzeń. Panie monitorze, szukaj komputera. Dziękujemy tobie, że wybrałeś nas. Jest! Pojawiło się logo Dell. Tutaj są dwie naprawy. No tak, system jest pewnie wysypany. Ale ten komputer działa. Sprawdzamy drugi. I dokładnie analogiczna sytuacja. Jest, włączył się. Tuż jest drugi ten, na pewno to jest komputer. Ten nie ma oczywiście naprawy, ten kółki lecą. No co, udało się.
wiemy sobie, że wybrałeś nas. Jak Top Gun, jak Tom Hardy, tak ten system grali. No dobra, wyłączam go. Myślę, że robota zrobiona. Czy taki komputerek jest wart uwagi? No jest! Jest malutki, fajny. Jeżeli będziesz tylko pracował, czują internet, pisał teksty. Ten procesor jest bardzo mocny na te potrzeby. 16 giga RAM-u. Można włożyć spokojnie nawet 2 dyski twarde. SSD na SATA i na M2. Fajna sprawa. Natomiast jeżeli kupisz ten komputer i nie umiesz wymienić pasty, to zapraszam do mojego czy jakiegoś innego serwisu, bo trzeba to zrobić. Jak było widać na tym filmie, producenci do tej pory, to jest, jak to nazwać? No właśnie, piszcie ciągle w komentarzach, czy to jest Fabryszek? Chyba tak byśmy to nazwali. W każdym razie te firmy nie wymieniają past, nie wymieniają termopadów. Nie czyszczą tych komputerów. Tyle co wydmuchają z pełnym powietrzem kurz, to jest wszystko. Taki komputer się będzie przegrzewał. To nie będzie działało dobrze. I z tym was zostawiam. Z tym ciebie zostawiam. Subskrybuj. Łapka w górę. Trzymajcie się. Czekam na komentarze, czekam na uwagi. No hej! Odkryj przyszłość zaawansowanej technologii z firmą Jabłoński Komputery. Dołącz do nas, aby obejrzeć ekscytującą serię filmów poświęconych nowoczesnej elektronice. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć ikonę dzwonka, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi treściami. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia!